dzisiejszym odcinku Ewela zawalczy o 100 tysięcy V-dolców. Wszystko polega na tym, że przygotowałem dla niej 10 rund, gdzie będzie musiała rozpoznać przedmioty Fortnite'owe po ich dźwięku. Ile V-dolców uda się jej wygrać, oglądajcie do samego końca. I oczywiście wpisujcie kod Ewela w sklepie, ponieważ on wygasa co 2 tygodnie. Jak możecie zobaczyć, wyspa się już ładuje i ja muszę Eweli założyć opaskę, która na razie spada. Do zobaczenia na końcu. Słyszałam, że dzisiaj jest gruby hajs do wygrania, także trzymajcie za mnie kciuki, zostawcie łapkę w górę, jak trzymacie za mnie kciuki. No i mam nadzieję, że uda mi się dużo odgadnąć, bo ja dawno w Fortnite'a nie grałam. Pierwsza runda przed nami i możecie tutaj, jeszcze zanim zaczniemy, zobaczyć tabelę. Tutaj macie tabelę, w której widzicie, ile Ewela może wygrać V-dolców w danej rundzie. I jak możecie zobaczyć, Ewela ma już słuchawki, Ewela już nic nie widzi. Ja już jestem full skupiona, ja już myślałam, że dźwięki będą, także ja full skupienie. I tak, Ewela będzie musiała odgadnąć wszystkie 3 przedmioty, żeby zgarnąć hajs. I Ewela, w tej rundzie masz do wygrania 500 V-dolców. Zaczynamy od 500. Ja tutaj pozbieram swoje przedmioty, no, ale to będą itemy. Także Ewela, jesteś gotowa? Tak, ale nie mów tak, takie napięcie we mnie robisz. Dobra, dawaj, pierwszy ten, zgadnę. Dobra. Pierwsza rzecz, uwaga, co to jest? No coś, co wybucha, jakiś nade. No, czyli odpowiadasz już no na pewno? No tak, no nade jakiś. Czyli po polsku? Jakaś bomba, nie wiem. Jakiś granat. No, granaty. Dobra, zaliczamy. Ja tu oczywiście starałem się zrobić tak, żeby Ewela miała przedmioty, którymi kiedyś gra, ale później będzie coraz trudniej. Przechodzimy do drugiego przedmiotu i drugi przedmiot Ewela... Dobra, to ja to wszędzie rozpoznam, to jest jakiś shotgun, jakiś szybki shotgun to będzie. Szybka pompa jakaś. Szybka pompa, no można powiedzieć, że tak się kiedyś mówiło, więc ja bym tutaj zaliczył. Lecimy, trzeci przedmiot. I to jest ostatni z pierwszej rundy i przechodzę później powiększy. Tak, tylko musisz tutaj do nas przyjść. No ja nic nie widzę. Jesteś gotowa? 3, 2, 1, go. Aha. Nie ma amunicji. Nie. Odgadłam, odgadłam. Ale to nie to, czekajcie chwilę. Jak możecie zobaczyć teraz, no zrobiłem to, co widzieliście, Ewela, używam. Bandażujesz się bandażem. Czyli bandaż. Tak. Jesteś pewna. A do ilu leczy bandaż? Dodatkowe pytanie. Do 75. Dobrze. Dobra, pierwsza runda zaliczona, 500 V-dolców. Gratulacje. Jak chcecie, żebym zrobiła takie coś dla Rafała, to zostawcie łapkę w górę i ja mu tutaj zrobię test dopiero. Przechodzimy do rundy numer 2. I tutaj będzie coraz trudniej oraz coraz ciekawiej. Ja sobie podniosę oczywiście tutaj wszystkie przedmioty. I Ewela, pierwsze co tutaj mamy. Uwaga. Już? Co to jest? Snajperk, a jakaś AWP-a. AWP-a? Tak. No tu nie będę pytał, która dokładnie, ale pamiętasz jak ona wygląda? W sensie... Taka jest z lupą taka? Snajperka ogólnie jest, w sensie, ale tak wygląda, że taką miała dużą lupę, tak wyglądała. Ta pierwsza taka, ona trochę jak taka drewniana wygląda. Napiszcie w komentarzu, jak wiecie, jak ona się nazywa. I przechodzimy do przedmiotu, innego przedmiotu teraz. Także Ewela, 3, 2, 1, go! Dobra, no to się przenosimy, wskakujemy w wyrwę i lecimy na Meksy. Czyli jak to się nazywa? Rift. Tu. Rift? Tu. Co jak Rift tu co? To go. Dobra, Rifta zaliczamy. No Rift się mówi, jakie Rift tu go? Pierwsze słyszę, jaki Rift czyli, to go. Czyli jak to będzie po polsku, jeszcze mi powiedz. Szczelina. Dobrze. A, no dobrze. Ewa? Szczelina na wynos dokładnie. Zaliczamy. Ewela, ostatnie i jak... Jesteś... A właśnie, ja nie powiedziałem, ile tu masz do wygrania. 1000. 1000, czyli razem będę miała 1500 po dwóch rundach. Ej, a ile maksymalnie do wygrania? 100 tysięcy. Co? No 100 tysięcy V-dolców. Co ty gadasz? Ej, dobra. Nie podglądaj, ej. Halo, proszę tutaj nie podglądać. Ej, słuchajcie, specjalnie się dla was tutaj wymalowałam przed tym odcinkiem, no i bez sensu. W sumie to cię nie widać. Ostatnie, uwaga. To jest grappler. Dobrze, ej, naprawdę. No bo na razie są łatwe przedmioty takie, które jeszcze znam. A jak będą takie, których nie znam, to nie odgadnę. Zróbmy jeszcze tak, że 10 tysięcy łapek w górę i Ewela zrobi to mi, tak jak powiedziała to wcześniej. Także zostawiajcie łapki w górę teraz. Runda numer 3 i w rundzie numer 3 muszę sprawdzić, ile my tu mamy do wygrania. Mamy 2000 V-dolców. Na tą chwilę wygrasz 1500, przechodzimy do rundy numer 3. Możesz jeszcze zgadnąć na ślepo, co tutaj jest. Zobaczymy, czy zgadniesz. Grzybek. Okej. Nie ma grzybka, wyrzućmy jeszcze te przedmioty i... Zobaczmy, co my tutaj mamy. Mamy tutaj jedno, drugie oraz trzecie. To już? No już będę aha, używać. Aha, to ten dźwięk. Zacznijmy od najłatwiejszego. Disco bomba! A ty nie podglądasz tam? Nie, no to są takie dźwięki, no jak grałam w Fortnite kiedyś. Kolejny przedmiot, uwaga. Nic nie widzę. Kolejny przedmiot, słuchaj. Boję się? Straszę się? Rafał, ty mnie trolujesz, przestań, dawaj go. Już?
Wiatr. Rafał, przestań! Gdzie ty jesteś? Jestem. Dobra, kolejny przedmiot. Ja się aż spociłam. Czekaj! Czekaj, nie strzelaj! Emka jakaś zwykła. Emka. Masz chwilę na zastanowienie. W razie czego? Jak będziesz chciała jakiś telefon do przyjaciela, czy coś takiego, to dobra, powiedz. Mogę? No nie. Jeszcze raz. To jest coś takiego szybkiego na blisko, jakiś pen, albo jakieś takie, tak. No, podobnie się trzyma, tyle ci mogę powiedzieć, że podobnie się trzyma. Wiem. To była taka, taka jakby krótka M-ka, takie coś takie. Nie wiem, jak to nazwać. Dobra, tego ci nie mogę zaliczyć. A spróbuj jeszcze odpowiedzieć na ten przedmiot. Co to jest? Czekaj, coś się pompuje. Bum. Na tamten sobie jeszcze daj czas, no zobaczmy, czy Ewelisa. To są do odbijania takie? Pady? Że tak się wpuszczało i tak? Słuchaj, jeszcze raz. Cały czas szumi. A z czym ci się to kojarzy? Nie wiem, cały czas mi szumi w uszach. Nie mogę mówić przez to. Ale to dlaczego? Dlaczego ci szumi w uszach? Powietrze uchodzi. Ale z czego? Z pontonu. Słuchaj, jeszcze raz, ostatni raz, czekaj. Ej, ty coś tutaj. Ostatni raz. Uwaga. To sika. A ja nie mogłam mówić, że z tobą się tak język plątał. No mi się wydaje, że to są jakieś... jakiś zamek dmuchany, tak mi się wydaje. Ale nie ma czegoś takiego w Fortnite. Słuchajcie, no nie jest to zamek dmuchany i ja już ci mówię. Jest to granat dymny. Jaki dym? Jak to jak jakiś wiatr ten, a nie dym. I uwaga, oszukany. Uwaga, tutaj nie zaliczamy. A to małe, krótkie? Tommy gun, no właśnie, no to już wiem. Proszę punkt, bo odgadłam. Przykro mi, ale nie. Runda numer 4 i w rundzie numer 4 Ewela masz do wygrania 4000 V-dolców. Stawka cały czas rośnie. I tutaj, jak widzicie, jest pewien przedmiot, o którym, no tu podpowiem, była wcześniej, w sensie tam w tych poprzednich rundach mowa. Także możesz sobie chwilę grzybek się zastanowić. Także zabierzmy sobie te przedmioty i zobaczymy, czy Eweli się uda. Dobra, zacznijmy od tego, będzie śmiesznie. Ewela, jesteś gotowa? Tak. Czekaj, Rafał, to czekaj, to jest takie coś podobne. Jeszcze raz. No, jeszcze raz, uwaga. No, co to jest? Jakiś bałwan? Nie, bałwan by tak miał. Ej, czekaj, jakiś granatnik. Coś tak jakbyś odpalał, pciun, i jakieś coś powstawało też. Mówiłaś o tym wcześniej. Ja te pontony takie pewnie powietrzne. Daję ci czas na zastanowienie. Przechodzimy do kolejnej pompy. Przechodzimy do kolejnego przedmiotu. I tu musisz powiedzieć, może nie dokładną nazwę, ponieważ tutaj... Albo w sumie... Dobra. Dobra, skupiam się. A troszkę wolniej. Ale to tak działa. Tu jest ta podpowiedź, że to tak działa. Tak, cały czas tak szybko, tak tyk. To zostało dodane w pierwszym rozdziale. Pierwszy rozdział, no. No załóżmy tak w drugiej połowie rozdziału. I dużo osób na to narzekało, że jest to mega zepsute. To jakaś pompa. No, ale jaka? Tu będzie na pewno Eweli strasznie ciężko. Taka, co miała taki kołowrotek i tak dużo dziurek. Czyli? No, ja nie znam nazw broni. No wiem, ale to... Takie miała te kołowrotek, były tam widać takie dobra, naboje. Dobra, to się zastanów, jeszcze jeden przedmiot. Bardzo szybka pompa pewnie jakaś. Uwaga, słuchaj tego. To M-ka. Ale jaka? No z taka zwykła M-ka. Szara czy niebieska? Fioletowa. No nie, no tego nie musisz. Uwaga, no jeszcze wiem, raz. No wiem, że sobie. Pierwszy przedmiot. I czekaj, właśnie, bo tu jest jeszcze to. Tym może. No. Co coś to się jest? Odbija. No. Krowa. Krowa dmuchana. Skąd tu przyszedł? Krowa dmuchana? Nie, to nie jest krowa dmuchana. Dobra, słuchaj, tego ci nie zaliczam, ale daję ci ostatnie coś. Czyli mówiłaś MK, mówiłaś strzelba bęben... Bębenowa? Dobra, co ja w ogóle zrobię? Dobra, smyra. To musisz na to odpowiedzieć, jak odpowiesz, to zaliczam. Bałwan! Dobra. Tak? Tak, dobrze! Yes. Skąd ty wiedziałaś o tym? No bo nie, bo powiedziałeś, że mówię. No bo musimy, że się, że mi smyra po nogach. Jak ty na to odpowiedziałaś? No bo to jest coś takiego, że właśnie się tak pompuje, że rośnie, a mówiłam wcześniej o bałwanie. Ty dlatego połączyłam fakty. Dobra, gratulacje. Widzisz moją rękę. No nie, no tak dałam. Skąd wiedziałaś, że dałem rękę? Trochę dałam źle przecież i dopiero poczułam. Ewelina, to nie jest bałwan, jakby co. To co to jest? Te poduszki takie. Tak.
Poduszki takie. O, to ja to mówiłam na początku. No, ale zmieniłaś zdanie. No, ale to, bo nie mówiłeś, że to jest to. Słuchajcie, nie zaliczamy, bo tutaj ta pompa też ci kiepsko poszła. Lecimy do rundy numer 5 i tutaj będzie ciekawie. Obiecał 100 tysięcy, a da 2. A ile masz na tą chwilę? 1500. Przed wami runda numer 5. Jak widzicie, pula cały czas rośnie. 5000 fałdolców i mega fajne przedmioty. Wydaje mi się, że tu Ewela ma szansę i to bardzo duże. Uwaga. To nie bronię. Pistolet. Słuchaj. Bardzo ikoniczna broń. Skar. Jesteś pewna? Tak. Odpowiadasz. Skar, tak. Dobra, okej. Dobrze? Jest. No ale jakbym ci nie podpowiedział, to by nic z tego nie było. Ja w ogóle cały czas chcę powiedzieć, jak to się nazywa, nie wiem dlaczego. Jak ja tobie zrobię, to dam ci same bronie i zobaczysz, jakie to jest ciężkie. No jest. No. To ma być ciężkie, no byś zgarnęła wszystko. Uwaga. Taki magnetofon, co rozwala. Czyli? Big box. Jak to się nazywa, mówi? Że się chodzisz czym? Na ramieniu. Boombox. Ale dobra, zaliczamy to. Ale on się stawia i rozwala. Ostatni przedmiot. Jak zgadnę, to 5000 fałdolców wygrałem, czyli mam 6500, tak? Tak. Uwaga, gotowa? Jakiś dinozaur wyszedł z jajka. Tego jestem pewien, że to odgadniesz, ale... Ale ja to znam, ja to widziałam w ogóle kiedykolwiek. Tak, no pewnie. Spadające z nieba te przedmioty. Jak to się nazywa? Szczelina spadających przedmiotów. Nie, no wiesz, się robi szczelina i spadają na dół itemki. Ja wtedy przestałam grać, ale wiem, że takie coś było. Ale co z tego leci? No różne itemki. Jakiś dinozaur tam musiał być, bo to brzmiało jak taki... Napiszcie w komentarzu, czy zaliczamy, bo Ewela wie, o co chodzi. Tylko nie znam nas, nie? Ale jest to złomo szczelina. No, zaliczamy? Dinozaur to nie złom. Dobra, zaliczmy to, Ewela 6500. Ale był tam dinozaur? Był. No. To i teraz jest... co spadło teraz? Podkowa jakaś, w sensie coś metalowego. Jakiś kontener metalowy. Samochód, ma samochód. Prawie. Samochód? Tylko wodny. Przechodzimy do rundy numer 6. Runda numer 6 zawiera już troszeczkę inne przedmioty, ale wydaje mi się... Ja wygrałam? 6500? Tak. Witamy. Tutaj masz do wygrania 7500 fałdolców. 7500 fałdolców do wygrania właśnie teraz. 3 przedmioty zbieram i zaczniemy sobie od najtrudniejszego, czy od najłatwiejszego? Jak chcesz? Najtrudniejsze. Słuchaj, jak ja zmieniam teraz przedmiot. Nie musisz odpowiadać od razu. Możesz zostawić to też na później, w sensie tą odpowiedź. Ale mam powiedzieć, w sensie da się coś jeszcze z tym zrobić oprócz tego? No tak. Kłopotka mała. Nie, słuchaj dalej. No to jest do picia. Do picia, ale co? Zastanów się. Przechodzimy do kolejnej rzeczy. Przechodzimy do kolejnej rzeczy. Uwaga. Wędka. Dobrze. I ostatni przedmiot to jest to. Czekaj. Jetpack! Dobrze. A czemu tu mówisz, że nie plecak odrzutowy? Tu wiesz, a tam nie. Złomo szczeliny. A to jest ten sam rozdział. No bo nigdy nie używam nazwy złomo szczelina, a jetpack mówiłam. Ewela, przechodzimy jeszcze do tego pierwszego przedmiotu. Musisz odpowiedzieć, jeśli chcesz wygrać. Tak. Bum. Czekaj, to jest na pewno coś niebieskiego. Siorp. Niestety. Mała potka, tak? Nie. Jest to dokładnie sok żłob. Na HP dodany w rozdziale numer 3. Czyli siorp. Żłob, no nie, a siorp? No nie, to nie. A jak to wygląda? Jest takie zielone, gazowane. Także przechodzimy teraz do rundy za 10000 fałdolców. Ewela, podnoszę przedmioty. I tutaj ten pierwszy przedmiot będzie mega ważny, jak ja go podnoszę. Uwaga, 3, 2, 1, go. Piła. Na pewno? Nie, to są takie, co wypadają, takie kółka. Takie kółka z piły wypadają. Czyli co to jest? No taka piła. Dobrze, to jest piła, no po prostu piła. Kółka z piły wypadają, no to jest piła. Dokładnie tak, wyrzutnia pił, no to zaliczamy. Przechodzimy teraz do drugiego przedmiotu i ten drugi przedmiot nasłuchuj. Papryczka! Jaka? No chili taka, biegniemy szybko. Dobra. Jak odgadnę teraz, to mam 10 koła. To masz 10000 fałdolców, ale nie odgadniesz, ponieważ ostatni przedmiot grałaś wtedy. Dużo wtedy grałaś. Bum.
Co to jest? To mi się kojarzy z kokoskały. No poczekaj, zastanów się, ja tego jeszcze użyję. To jak jakaś taka osłona jakaś taka. Jest kokoskały, tylko to się jadło coś tam i się tak skakało tak wyżej. Mhm. Tylko co to się jadło? Mogę ci powiedzieć tyle, to był przedmiot dwukrotnie dodawany bodajże, ponieważ raz on wisiał nad ziemią, później był jako ryba. To są takie kostki. Kostki i później była kostkowa ryba. Dobra, nie będę już pytał, czy ryba, czy kostka zaliczone. Czyli wygrałem 10 tysięcy? Niech będzie. Przechodzimy do rundy numer 8 i przechodzimy teraz, Ewela, do 20 tysięcy fałdolców. Wow. Czy jesteś gotowa? Jak mi się uda którąś z tych rund wygrać, to jestem wygrywem. Trzymaj za mnie kciuki, trzymaj, daj mi rękę. Trzymam kciuki. Dawaj. Pierwsze, tylko będziesz musiała tu już dokładnie odpowiadać. Pierwsza rzecz, uwaga, jestem teraz cicho. Już? Tak. Lata coś w metalowej puszce. Ja już tu nic nie podpowiadam, bo to już jest za dużo. Mi to już brzmi jak jakaś wróżka wleciała, zębuszka po zęba przyleciała. Dobra, lecimy z drugim przedmiotem. Zostaw sobie to na później. Dobra. Przejdźmy do drugiego przedmiotu. To są granatnik. Ale jaki? Taki zimowy. Zimowy? Kulkowy. Zimowy? No nie zimowy, to się granatnik taki, że kulki lecą. Ja tylko sobie jedno sprawdzę, bo nie wiem, czy nie jest ten, czy nie, nie ma tutaj jakiegoś. Chichra się coś. Nie, jest okej wszystko. Kiedy się coś chichra, musisz się zastanowić. Ja tutaj odkładam to i lecimy z ostatnim. Jakiś troll to był. I tutaj jest, albo nie powiem co. Gotowa? Tak. Żelba. Pompa jakaś. Metalowa pompa. Dwulufowa. Dobrze? Odpowiem ci tylko, że to nie jest pompa. Tak słuchaj, jakby przyładowywał ktoś pompę. Nie, jakiś granatnik pewnie też. Dobra, wracamy do pierwszego Dobra, przedmiotu. To jest już ciężkie, to już jest dla prosu Fortnite'owa, nie dla nuba. Wracamy do pierwszego przedmiotu, Ewela, gotowa? Tak. Zamknąłeś to. To jest teraz na ziemi i podnoszę to. Ja tego nie znam, ja świetliki mówię. Czyli świetliki, okej. Okay. Drugie co to było? Co według ciebie? Granatnik. Granatnik. Granatnik jakiś bałwan. I ostatnie... Pompa metalowa. Tak, dwustrzelbowa. Dobra, to teraz ci przedstawię. Pierwszy to jest klucz, który leży na ziemi. Nie otwieramy nim skrzynki. Tak, to jest wróżka, a nie klucz. Drugie to jest dynietnica. Pomarańczowa dynietnica. Tak. I trzecie to jest pistolet krzemieniowy, czyli flint, dodany w sezonie... A burzy flinta? A i się wybijasz na nim. Tak, dobra, runda niezaliczona, lecimy po kolejne fałdolce. Jesteśmy teraz właśnie w rundzie 9, gdzie Ewela ma do wygrania 50 tysięcy fałdolców. Ale jeśli nawet się jej nie uda, z tego co widzę, mam tutaj pewien błąd na mapie. Nie, to będzie jeszcze runda bonusowa, więc to wszystko zależy od Eweli. Zgadnij, co tu może być. Coś, co już było wcześniej. Coś, co było? Bałwan. Nie. Jak to jest przecież? Ten odcinek zaraz się kończy. Jestem w ciąży, także proszę być łaskawym. Ewela, podnoszę pierwszy przedmiot. I używam go. Latająca deska. Deska. Latamy. Dobra, zostawiam to na później. Ale dobrze czy niedobrze? No jak ci powiem, to już będzie po zabawie. Jeszcze ci daję czas, na spokojnie. A ja dostałam kopniaka teraz w brzuch i to znaczy, że źle. Druga sprawa. 50 tysięcy. Co to jest? Spray. Czyli? Do leczenia. A jaki ma kolor? Zielony. Dobrze, czyli jest to dokładnie mgiełka. No to zaliczamy. Teraz coś, co powinnaś znać. Balon. Jaki? Jaki kolor? Fioletowy. Ej, ty pozglądasz. Ale jest naprawdę fioletowy? Jest fioletowy. 50 tysięcy. Pierwsze. Musisz odpowiadać. Dawaj. Coś lata. Jezus, nie mam teraz... W razie czego dam ci jeszcze jedną rundę. To brzmi jak latająca jakaś... Była jakaś deska latająca? 10 sekund ci daję. No, 10, to brzmi jak 9, deska latająca. 8, 7, laska, 6, des... Laska. 5, deska 4, latająca, to się tak jeździ 3, na niej szybko. Okej. Okay. Wygrałam. Nie. No nie. To już było. To co jest, to jest? To jest cieniopłaszczak, który już był wcześniej. Runda bonusowa tak naprawdę wynika z tego, że źle sobie to wszystko policzyłem. Pierwszy przedmiot. Nie musisz od razu odpowiadać, od razu ci mówię na spokojnie. Dobra, no.
choinka. To brzmi jak święta. Prezent, prezent, prezent. Dobrze, dobrze, dobrze. Wiedziałam, że to ze świętami mi się kojarzy. Ale miałam taką dziurę w głowie i nagle olśnienie. To jest za 50 fałdolców, powtórka. 50 tamtek. Tysięcy? 50, nie, za 50. A 50 fałdolców? No nie, no 50 tysięcy. Dobra, drugi przedmiot. Tu już będzie ci na pewno gorzej, zobaczmy. To jest jakaś strefa się wytworzyła. Osłona. Osłona jakaś taka. Bariera taka się robiła. Mhm. No to w jakich przedmiotach są bariery? I w tej w barierze w środku nie możesz się bić. Grawitacyjna bariera. Tu się zastanowię, Welka, i ostatni przedmiot. Proszę bardzo. Uwaga. Już. Czekaj, bo to nie jest wszystko jeszcze. Wciąż na motorze jedziesz. Już? Mhm. Drzewa się rozwalają. I słyszysz teraz pełno dźwięków. Coś z motorkiem. Rafał, ja nie wiem, co ty robisz. Mnie trolujesz. Wiesz, to jeszcze nie? Nie. Dobra, daję ci rozwalają... jeszcze... coś drzewa rozwala, nie wiem co. Daję ci jeszcze drugi przedmiot. Mroczne coś. Coś z kostką związane. No... w jakimś sensie tak. To nie ta ryba, tylko kostka. Nie. Nie. Dobra, przegrałam. Ewela, odpowiadam na pytanie. Są to nanity obcych, one pojawiły się... Mogę zobaczyć? Tak, możesz zobaczyć. Czekajcie, bo dostanę... O Jezus, dobra, nie chcę patrzeć. Słuchaj, jest to nanity obcych. To było dodane w sezonie UFO. I wtedy pojawiały się takie przestrzenie. Pamiętasz? I... jakie nanity? I drugi przedmiot jest to recykler, czyli coś, co zbiera przedmioty i robi z nich taką kulkę. Ja w ogóle tego nie znałam. To co to za bonusowa runda? Bonusowa runda zazwyczaj są na korzyść uczestnika. Słuchajcie, zapraszamy was na ten film, bo zaczęliśmy wspólny kanał. Zobaczcie, jakie poświęcenie. Wbijajcie tutaj na ten film. Na razie!